No to elo, witajcie. Jako, że mi się nudzi w trakcie jazdy na rowerze, ale rzadko mi się to zdarza tak na dobrą sprawę, to naszła mnie myśl, żeby pomachać trochę językiem w trakcie jazdy. A przy okazji coś nagram i wrzucę na kanał. Już wcześniej coś nagrywałem, już miałem to wrzucić, ale niestety okazało się, że poradyczna rzecz. Zapomniałem baterii do kamerki i nagrałem tylko moją paplaninę, a nie zauważyłem, że mi się po prostu nie włączyła kamerka. Ale to nic, wszystko jest do nadrobienia, także lecimy. I naszła mnie taka myśl, żeby porozmyślać na temat bezpieczeństwa. A właściwie, co jest największym bezpieczeństwem rowerzysty na drodze? Czy to są samochody? Najczęściej spotykane środki komunikacji społecznej? No nie. Bo o ile samochody ważą tam tonę wyżej, to jednak z mojego doświadczenia wiem, że większość samochodziarzy tak na dobrą sprawę całkiem nieźle sobie radzą, jeśli chodzi o spotkania z rowerzystami. To może są to motocykliści. No ich akurat się rzadko spotyka, zapierniczają jak głupcy. Też miałem motocykl i chciałbym wrócić do jeżdżenia na motorku, ale na razie kasa się nie zgadza, także abstrahując już tego, to nie. Motocykliści nie są największym zagrożeniem. Dobra, nie będę już pieprzył, wymieniał bez końca. Otóż największym zagrożeniem rowerzysty na drodze jest inny rowerzysta. A dlaczego, to już tłumaczę. I w tym momencie by się przydało rozróżnić między rowerzysta a niedzielny rowerzysta. Z racji tego, że chyba wszyscy wiemy, o co mi chodzi, to nie będę się zagłębiał w szczegóły co do pierwszego. A drugi to taki, co sobie jeździ tak, żeby sobie jeździć 5 na godzinę, który wyciąga rower właśnie tylko w niedzielę albo od święta, jak jest ładna pogoda. No i se jeździ. Tylko że tacy rowerzyści, którzy notabene jeżdżą sobie normalnie samochodem i stosują się do zasad ruchu drogowego, nagle, gdy wsiadają na rower, totalnie zapominają o tych zasadach. I mają serdecznie w dupie, jeśli chodzi o pierwszeństwo, jeśli chodzi o oznakowania, jeśli chodzi o znaki drogowe, oświetlenie i tak dalej, i tak dalej. Tacy rowerzyści, na przykład jeśli jest mijanka, co się teraz u mnie w moich terenach zdarza dosyć często, jak jest czerwone światło, mają to serdecznie w dupie i jadą dalej na czerwonym. A ja stoję jak głupi ciul i wołam do niego: ej, zatrzymaj się, czerwone! To nie, on nawet nie zauważył. Nie, co do mnie, to on mówi: nie, no niemożliwe. No przecież ja jestem na rowerze, ja tam mogę sobie pojechać boczkiem, a zresztą tam naprzeciwka nic nie jedzie. Tylko że czasami jak coś pojedzie, na przykład, nie wiem, jakieś Audi z jakimś Sebiksem na pokładzie, który widzi zielone, to nie pierniczy się, zapiernicza te swoje, nie wiem, 100 czy 120 w terenie zabudowanym, czy 90, jeśli się boi stracić prawko. A później nie zauważy, że jedzie koleś na rowerku. No i nieszczęście gotowe. A wina czyja? No, rowerzysty. Tylko że z drugiej strony
W przypadku rowerzystów to tu nie ma drugiej szansy tak na dobrą sprawę. Kolejna rzecz. Ścieżki rowerowe. O ścieżkach rowerowych to ja może pomówię innym osobnym razem, bo to jest bardzo, 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 bardzo ciekawy temat. Ale co do użytkowników, potencjalnych użytkowników ścieżek rowerowych, bo właśnie potencjalni, a się okazuje później, że nie jeżdżą właśnie na tych ścieżkach rowerowych, co gorsza, wiedzą, że obok jest ścieżka rowerowa, a oni i tak jadą dalej, tak jakby tego nie było, nie zauważali. I żeby było jeszcze ciekawiej, raz miałem taką sytuację. Jadę sobie ścieżką rowerową, tym rowerem nie zapierniczałem, bo jadę sobie na spokojnie, na chillaucie. A z prawej jedzie sobie koleś, jakimś chyba elektrycznym KTM-em, full enduro, jakiś grubas, który sobie kupił go w leasingu pewnie. Amortyzator Fox i tak dalej, pełen wypas. To mówię mu, ale to ścieżka rowerowa. Może by się zjechało na ścieżkę rowerową, jechało, skoro wybudowali to specjalnie dla rowerzystów. Jeszcze to jest jakaś zajebista, wyasfaltowana. Cud, miód i orzeszki. On zaczął się pluć. Ja mu argumentuję, no przecież to kurczę, to bezpieczniejsze jest to. A on wyciągnął najmocniejszy argument, jaki mógł tylko być. A jaki? Chcesz mordę? Tak, chciał się bić. Taki gruby koleś w starszym wieku chciał się lać ze mną. Dość młodym człowiekiem, który no, na moje, jak mi się przynajmniej wydaje, jest dość wysportowany. No ale ciul, ja tam nie jestem taki, żeby z kimś się lać. Ja jestem pacyfista, no i zjechałem tam. A później, co ciekawe, koleś później już jechał ścieżką rowerową. No, także wracając do tego, debilów nie sieją i niestety nie potrafią jeździć na ścieżkach rowerowych, a to kurczę chodzi przecież o bezpieczeństwo. Po to jest ścieżka rowerowa, żeby oddzielić ruch rowerzystów, którzy jeżdżą wolniej, nawet jeśli mają jakąś zajebistą szosówkę, są w mega kondycji, to i tak jadą wolniej niż samochody. Kolejna rzecz to dość lekkie podejście do problemu poruszania się na drodze. Bo rowerzyści to tak naprawdę, znaczy ci niedzielni, ale też ci prawilni, mają serdecznie w dupie to, że jadą drogą. A jak wiemy wszyscy, ci, którzy mają prawo jazdy, czyli zdecydowana większość Polaków, na drodze trzeba zachować na drodze trzeba zachować zasadę ograniczonego zaufania. No i przy okazji być cały czas skoncentrowanym. Tylko, jak ktoś może być skoncentrowany, który jedzie sobie ktoś na rowerze, bierze telefon do jednej ręki albo nawet do dwóch, jak umie jeździć bez trzymanki i se SMS-uje, czy nie, tam puszcza na wiadomości przez Facebooka czy Messengera, czy inne gówno. Jak on ma zareagować, gdy zdarzy się jakaś nagła sytuacja? No nie zareaguje, po prostu wpierniczy się. No i najczęściej jest nawet tak, że ci ludzie nie mają kasku. Po sobie wyobraź, o, co to jest jazda na rowerze. Jazda na rowerze to każdy głupi umie. Więc jadą. I się nie przejmują, a później się okazuje, że są wypadki, że potrącili rowerzystę. A dlaczego potrącili rowerzystę? A po dlatego, że trzymał w ręku telefon. Kiedyś nawet widziałem kolesia, który jechał z dziećmi, miał wózek, którym przewoził gówniaka z tyłu
No i co robił? No i se SMS-ował. Miał to serdecznie w dupie. Nie przejmował się, że tam dziecka może skrzywdzić swoje i innych. Po prostu sobie jechał, nawet się nie patrzył. Gdybym nie zareagował, to by we mnie wpierniczył. No i ostatnia rzecz. Bo już pomijam, że nie jeżdżą w kaskach, bo to już, no jak ktoś nie dba o swoje zdrowie, to już jego sprawa. A mianowicie totalna nieprzewidywalność. Niedzielni rowerzyści potrafią dosłownie zrobić w każdym momencie jazdy jakąś rzecz z dupy. Moja pierwsza poważna wywrotka była z tego powodu, że jakaś gówniara chciała skręcić do sklepu, a ja ją akurat w tym momencie wyprzedzałem. Oczywiście wszystko z zachowaniem odpowiednich prawideł bezpieczeństwa, zachowaniem zasad ruchu drogowego, a ta nawet nie zasygnalizowała tego, nie popatrzyła się do tyłu i centralnie wpierniczyła się w moje przednie kółko. Ja na szczęście to był początek mojej kariery na szosie, więc szybko nie jechałem. Tak może z 35 na godzinę. Ale nie miałem żadnych szans, żeby się utrzymać na rowerze. I soczyście pierdyknąłem o asfalt. Dzięki temu, że miałem kask, mogę z wami poopowiadać różne głupoty. Także teraz, jeśli wyprzedzam jakiegoś rowerzystę, drę się, nie mówię, tylko się drę z lewej i zawsze wyprzedzam z lewej, bo zawsze jak ktoś się spodziewa wyprzedzania, to z lewej strony. W końcu mamy nawet chyba jest zakaz wyprzedzania z prawej strony, jedynie w określonych przypadkach, a zwykła droga to nie jest taki przypadek, więc wyprzedza się z lewej strony. I raz mi się nawet zdarzyło, to było po etapie na Tour de Pologne w tym roku, kiedy sobie już zjeżdżałem z kocierza, a ja sobie lubię szybko zjechać z kocierza, nie pierniczę się, nie lubię jechać za kimś, ja wolę wyprzedzić kogoś i jechać swoim własnym tempem, nawet jeśli mnie to kosztuje więcej energii. Nie lubię się ciągnąć za kimś, wolę wiedzieć, że ten wysiłek, który wykonałem, w 100% był zależny ode mnie. I kiedy już zjeżdżałem z kocierza, słyszałem, że tam z tyłu ciągnie za mną dwóch. Oczywiście nikt nie myślał nawet o tym, żeby jechać na zmianach. To swoją stroną jest bardzo ciekawe, że wszyscy tak uwielbiają jechać za kimś, ale żeby później pomóc, to jakoś nie za bardzo, ale mniejsza z tym. No i zjeżdżam sobie już w stronę domku. Jadę sobie wolniej, no bo zakręt. Chcę zjechać prawo, bo się jeździ przy prawej krawędzi drogi. A tu patrzę, a tu koleś na kolarce, cichaczem, nic nie mówiąc, chciał mnie z prawej strony wyprzedzić. To ja mu mówię, no koleś, no nie wyprzedzia się z prawej strony, a jak już coś, to się komunikuje takie rzeczy. A później się okazało, że jak już troszkę przyspieszyłem,
to kolej został. Także podsumowując, bo to już trochę długie wyszło, jeśli widzicie kogoś na rowerze, jak ktoś jest, najlepiej jak jest ubrany po cywilnemu i nie ma kasku, to ręce na hamulcu i trzymać się od niego z bardzo, bardzo daleka, bo na bank prędzej czy później odwali jakąś manianę. No to co? Tyle mojego pierniczenia. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Aha, i uważajcie na pieszych, bo też potrafią odwalić różne cuda. No, jeszcze raz. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Jeździcie dużo, dużo na rowerku. Subskrybujcie kanał i oglądajcie moje filmy. No jakaś autoreklama musi być w końcu przecież. No, trochę narcyzmu każdemu by się przydało w pewnym momencie życia. Na razie trzymajcie się i do zobaczenia.